Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Tymi słowami święty Paweł zamyka dzisiejszą lekcję. Są to słowa, które bardzo dobrze znamy, ale gdy słuchamy tego, jak święty Paweł je rozumie, to bardzo często nie rozumiemy dokładnie, jak to zrobić, żeby nie dać się zwyciężyć złu i żeby to zło tym dobrem jednak zwyciężyć. Nierzadko te rady, które on nam praktycznie daje, wydają nam się prawie jakbyśmy chcieli się poddać temu złu. Posłuchajmy dzisiaj, co nam konkretnie w tej materii święty Paweł radzi. Lekcja zaczyna się dzisiaj wersetem 16 z 12 rozdziału listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Natomiast ten werset jest dokładnie w połowie ucięty. To znaczy rozpoczyna się dzisiejsza lekcja od połowy tego wersetu, od słów: nie uważajcie siebie samych za zbyt mądrych. Pierwsza połowa jest w swojej wymowie bardzo podobna. Nie pragnijcie tego, co wyniosłe, tego, co wielkie, ale trwajcie razem z pokornymi. I tutaj warto już zwrócić od razu na to uwagę, że gdy święty Paweł mówi o tym, że mamy nie pragnąć tego, co wyniosłe i wielkie, bynajmniej nie jest to przeciwko cnocie wielkoduszności. Pamiętajmy o tym, że jest taka cnota, cnota człowieka, który ma wielkie serce właśnie, który ma wielkie pragnienia, który pragnie rzeczy wielkich. Nie dajmy się tutaj w błąd wprowadzić, nie myślmy, że aha, czyli trzeba właśnie być takim absolutnym minimalistą, że o to tutaj świętemu Pawłowi chodzi. No zwłaszcza w ustach świętego Pawła byłoby to bardzo dziwne. Ten człowiek, który naprawdę miał wielkie plany, to był właśnie ten apostoł, którego przecież nazywamy apostołem narodów, który mierzył swoje plany, można powiedzieć, że w skali całego wówczas znanego świata. A więc jak najbardziej należy mieć wielkie plany, ale jednocześnie nie należy mieć wielkiego mniemania o sobie samym. W tym sensie nie należy szukać tego, co wyniosłe, nie należy szukać tego, co wielkie w odniesieniu do nas. Nie dla nas to, co wielkie, nie dla nas to, co wyniosłe, nie dla nas to, co wspaniałe, ale jednocześnie jak najbardziej dla Pana Boga, to co wielkie, to co wspaniałe, to co wyniosłe, a więc tak, wielkoduszność, ale oczywiście nie wynoszenie nas samych. No i w tym samym duchu święty Paweł kontynuuje w tej drugiej połowie wersetu 16. Nie uważajcie siebie samych za zbyt mądrych. Znowu, oczywiście nie o to chodzi, żeby negować jakieś swoje umiejętności, wręcz przeciwnie. Gdy dostrzegamy jakikolwiek dar, który otrzymaliśmy od Pana Boga, chociażby była to mądrość, to trzeba za nią Panu Bogu dziękować i prosić, żebyśmy potrafili ją wykorzystać, tak jak tego Pan Bóg od nas oczekuje. Nie uważajcie siebie samych za mądrych, znowu oznacza wdzięczność wobec Pana Boga, nie wynoszenie się ponad innych ze względu na dary. Tak jak sam święty Paweł w innym miejscu mówi, cóż masz, czego byś nie otrzymał. A skoroś otrzymał, to co się chlubisz, jakbyś nie otrzymał. Wszystko, co mamy, pamiętajmy, że ostatecznie od Pana Boga otrzymaliśmy. I nawet jeśli coś wypracowaliśmy sami, to i tak zdolności do tego otrzymaliśmy od Pana Boga, siłę do tego, żeby to wypracować i czas również otrzymaliśmy od Pana Boga. A więc i w tym, co mamy wrażenie, że może wypracowaliśmy, i tak jesteśmy całkowicie od Niego zależni. Nie uważajcie siebie samych za zbyt mądrych. No i dochodzimy do najważniejszej części dzisiejszej lekcji, kluczowej i chyba najtrudniejszej. Nikomu złem za zło nie oddawajcie. I dalej będzie w zasadzie proste wyjaśnienie, no proste przynajmniej w teorii wyjaśnienie, jak to w praktyce ma wyglądać. Ale starajcie się uczynić dobrze, nie tylko przed Bogiem, ale i przed wszystkimi ludźmi. Jeśli to możliwe i o ile od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój zachowujcie. Jeśli to możliwe i o ile od was zależy.
Święty Paweł doskonale wie, że nie będzie możliwe, żeby ze wszystkimi ludźmi zachować pokój. I nie jest on tutaj pacyfistą, który by twierdził, że katolik ma obowiązek poddać się pod każdą niesprawiedliwość, pochylić głowę przed każdym prześladowaniem i po prostu powiedzieć, no najwyraźniej tak musi być. Jeśli to możliwe i o ile od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój zachowujcie. To nie znaczy, że człowiek nie może się czasem bronić. Za chwilę święty Paweł powie, nie brońcie samych siebie. To mogłoby jeszcze bardziej sugerować, że właśnie należy nieustannie drugi policzek nastawiać, że należy nieustannie właśnie pochylać głowę i wobec ciosów tego świata w zasadzie nic nie mielibyśmy wtedy do powiedzenia. Jest to bardzo ważna rzecz, aby ją dobrze zrozumieć. Pan nasz Jezus Chrystus mówi nam, że mamy nadstawić drugi policzek, ale jednocześnie sam, gdy zostaje przed arcykapłanem spoliczkowany, to zadaje pytanie, dlaczego mnie bijesz? Prosi o wyjaśnienie i to stanowczo, można powiedzieć, domaga się tego wyjaśnienia, nawet w pewnym sensie sprawozdania. Czy jest w tym sprzeczność? Oczywiście nie. Człowiek czasem może mieć ścisły obowiązek, aby w jakiś sposób się bronić, aby w jakiś sposób oczyścić swoje imię. Jeśli, dajmy na to, ojciec rodziny zostaje oskarżony o bardzo poważne sprawy, to oskarżenie może bardzo poważnie zaszkodzić całej jego rodzinie. Nie tylko miłość wobec swoich najbliższych, ale sama sprawiedliwość domaga się tego, żeby wtedy z takich zarzutów się oczyścić. Jeśli zostajemy w jakiś sposób niesprawiedliwie zaatakowani, czy to na poziomie prywatnym, czy na poziomie takim zupełnie państwowym w przypadku wojny, gdy państwo zostaje zaatakowane, obywatele nie tylko mogą się bronić, ale mają ścisły obowiązek bronić siebie i swoich rodzin. A więc o czym mówi tutaj święty Paweł, gdy mówi, że mamy nie bronić się, że mamy, jeśli to możliwe, ze wszystkimi zachowywać pokój. Bardzo często jest ten błąd popełniany w zasadzie przeważnie przez ludzi światowych, którzy lubią wyrywać jakiś fragment z Pisma Świętego i odnosić go później do wszystkiego. No tak powstają właśnie herezje. Bierze się jakieś zdanie i robi się z niego taki absolut. Jakby zdanie jedno z Pisma Świętego było praktycznie, że jedynym zdaniem w tymże Piśmie Świętym. Otóż te rady są to rady dotyczące naszego codziennego życia, naszych zwykłych, małych, codziennych spraw. W 90% tych naszych zwykłych, codziennych relacji tak właśnie należy się zachowywać. A więc w sytuacji, kiedy nie musimy bronić jakiegoś konkretnego, bardzo ważnego dobra, na przykład swojego dobrego imienia, zdrowia i życia naszego czy naszej rodziny. Gdy mówimy tylko o jakichś drobnych sprawach, drobnych utarczkach, oskarżeniach może, ale właśnie nie takich, które są w stanie zrujnować czyjeś dobre imię, wystawić je publicznie na szwank, tylko takich zwykłych, codziennych utarczkach. Wtedy oczywiście obowiązuje to, co święty Paweł mówi. Przepraszam. Jeśli to możliwe i o ile od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój zachowujcie, nie brońcie samych siebie najmilsi, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Mamy to pozostawić gniewowi Bożemu, mamy to pozostawić Jego osądowi. Ale dalej. Ale jeśli by nieprzyjaciel twój łaknął, nakarm go. A jeśli ma pragnienie, podaj mu napój. Tak czyniąc węgle ogniste zgromadzisz na głowę jego. I to jest dokładnie właściwa odpowiedź. Mamy to pozostawić pod osąd Boży, jednocześnie mieć gotowość do tego, żeby nawet pomóc temu, kto w jakiś sposób nas oskarża, atakuje, węgle ogniste gromadząc nad głową jego. Czy to oznacza jakiś atak, te węgle ogniste? No nie, to oznacza coś, co nie da mu spokoju. Coś, co będzie mu tam nieustannie nad tą głową
skwierczało, przeszkadzało, coś, co będzie go prowokowało do tego, żeby się nad sobą zastanowić. Tylko w ten sposób można faktycznie zatrzymać te wybuchy nienawiści w tym świecie. Czy to powodowane naszą własną złością, czy faktycznie wysadzane, detonowane przez złego ducha, takie wybuchy złości, nienawiści, skierowane po to, żeby jakoś tam drugą osobę skrzywdzić. No oczywiście one cały czas się wokół nas dzieją. I Pan Jezus podaje nam, tutaj święty Paweł za Panem Jezusem podaje nam w zasadzie jedyną możliwą drogę wyjścia, jedyną możliwą drogę, jaką można walczyć z tą nienawiścią, ze złością. Nie da jej się pokonać jej własną bronią. Nie da się jej zatrzymać wtedy, jeśli wobec nas ktoś atakuje nas złością, nienawiścią. Jeśli my odpowiemy tym samym, to no, z punktu widzenia złego ducha cel zostaje osiągnięty niejako podwójnie. Mamy jedną złość, która powoduje drugą, która później wypłynie gdzieś indziej, spowoduje jeszcze inną złość i to domino się rozchodzi. A jedyna droga, żeby to naprawdę zatrzymać, to jest to, co zrobił Pan nasz Jezus Chrystus. Dając nam tutaj przykład oczywiście. Pan Jezus przyjmuje to cierpienie i wisząc na krzyżu modli się za swoich prześladowców. Nie o to chodzi, żeby udawać, że te ciosy nas nie bolą. To jest szalenie niebezpieczne i człowiek, który próbuje udawać, że nie, nic mi to nie przeszkadza, ja to potrafię wszystko znieść, taki człowiek prędzej czy później również doprowadzi do takiego wybuchu złości w swoim własnym sercu, mniejszego lub większego, a im dłużej udaje, tym może być on jeszcze większy. Naśladując Pana Jezusa, Pan Jezus nie mówi, że nie jest dla Niego ta męka ciężka. On mówi, Ojcze, jeśli to możliwe, niech odejdzie ode mnie ten kielich, ale nie moja wola, a Twoja niech się stanie. I my w ten sam sposób, Jego naśladując, wobec tego cierpienia, które nas dotyka, zawsze pamiętajmy, żeby nie udawać, że przed samym sobą, że nas to nie boli. O, tak jak najbardziej przyznajmy się przed nami samymi, tak, jest mi z tym ciężko, że ten i ten potraktował mnie w ten sposób, jest mi ciężko, że ten i ten powiedział do mnie w ten i w ten sposób, jest mi ciężko, że ten i ten zrobił coś takiego, że bardzo mnie to boli. Ale chcę zachować spokój. Nie chcę odpłacać złem za zło. Chcę ofiarować to cierpienie Panu Jezusowi. I w ten sposób bezpośrednio naśladując Pana Jezusa, mamy szansę stać się tą strefą buforową dla tej nienawiści, która wybucha. Zatrzymać ją w ten sposób. No i w ten sposób zło dobrem zwyciężyć. Oto dzisiaj prośmy Pana Jezusa, abyśmy to potrafili, bo jest to rzecz wcale nieprosta. Jest to rzecz szalenie trudna i nawet zrozumienie tego nierzadko przychodzi nam z trudnością. Nierzadko to ta rada, że to dobro, że to zło trzeba dobrem zwyciężać, ona tak często kojarzy nam się z jakimś poddaniem się właśnie wobec zła. Pamiętajmy, że nie chodzi tu o to, żeby poddać się wobec ataków. Gdy zostają atakowane rzeczy najświętsze, gdy mamy ścisły obowiązek się bronić, to mamy ścisły obowiązek się bronić. Ale w tych naszych zwykłych, małych, codziennych relacjach pamiętajmy, żeby być tą strefą buforową, żeby blokować te wybuchy złości, nienawiści, żeby zło dobrem zwyciężać i w ten sposób gromadzić te węgle żarzące nad głowami tych, którzy tak postępują. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.